nowe przepisy wchodzą w życie 8 września i wprowadzają nowe regulacje co do kształtowania poziomu wynagrodzeń menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Nie jest jednoznacznym, czy te wynagrodzenia będą wyższe czy niższe. Wydaje się przy pierwszym czytaniu tych przepisów, że one będą wyższe. Niemniej pamiętajmy, że pod rządami poprzedniej ustawy menedżerowie mieli możliwość zawierania kontraktów menedżerskich, które nie podlegały w pełni rygorom poprzedniej ustawy. W tych przypadkach zastosowanie nowych przepisów może oznaczać mniejsze wynagrodzenia dla tych menedżerów. Niezwykle ważnym jest zatem, aby wykorzystać możliwość zwiększenia tego wynagrodzenia według nowych przepisów, które opatrzone powinno być właściwym uzasadnieniem, to znaczy wskazaniem, dlaczego dane przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle innych spółek państwowych w grupie, czy to pod względem przyjętej strategii, ambicji, jeśli chodzi o udziały rynkowe, czy zamierzanych restrukturyzacji. Są to czynniki, które umożliwiają podwyższenie wynagrodzenia, zwłaszcza zmiennego, dla menedżerów zarządzających tymi podmiotami. Wynagrodzenia menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa w wartościach nominalnych są niższe niż te obowiązujące na rynku w spółkach pełni prywatnych. Natomiast należy pamiętać, że menedżerowie w tych podmiotach biorą pod uwagę szereg innych czynników, które decydują o tym, że ta praca jest dla nich wartościowa lub nie. Dla uproszczenia warto pomyśleć nad takim systemem, który pozycjonowałby wynagrodzenia tych menedżerów na równi z wynagrodzeniami porównywalnych spółek w sektorze prywatnym. Dodatkowo nowe przepisy ograniczają możliwość otrzymywania odpraw czy wynagrodzenia za zakaz konkurencji, co dodatkowo wprowadza pewien czynnik wątpliwości. Jeśli dany menedżer rozpatruje zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie, musi wziąć pod uwagę, że te korzyści po ustaniu zatrudnienia będą ograniczone. Odprawy w nowych przepisach zostały ograniczone do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, natomiast ważnym ograniczeniem jest również kwota wynagrodzenia za zakaz konkurencji. Tutaj ograniczenie dotyczy 6 miesięcy i jest to istotna zmiana wobec dotychczasowych przepisów.